Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj zrobimy sobie samony. Tak jak widzicie już na ekranie, widzieliście po tytule, pojawił się nowy baner Super Vegito fizyczny, kolejna nowa karta. Także zobaczymy sobie, co nam ciekawego polezi. Szczerze mówiąc, myślałem, że będą jakieś przeceny, ale mamy tylko single za 5 i multi za 50, czyli standardowo, więc nie będę raczej jakoś dużo tutaj wydawać. Na pewno dzisiaj w tym filmiku zrobimy sobie dwa multi i zobaczymy, co poleci. Szczerze mówiąc, przez to, że nie ma jakiejś tam przeceny, to nie chcę za dużo tutaj wydawać, bo wiem, że jeszcze lepsze banery będą się pojawiać w sumie w niedalekiej przyszłości, także myślę, że trochę tych DS-ów chcę zaoszczędzić, ale zobaczymy. Zobaczmy sobie w skauterze, co tutaj mamy ciekawego. Oczywiście nowy Super Vegito fizyczny, jak widzicie. Później mamy fizycznego SS3 Gotenksa, też fajna sprawa. Nie losowałem na jego banerze. Nie wypadł mi, nie mam tej karty, a naprawdę jest dobra i by mi się przydał. Także jeżeli chociaż ta karta wypadnie, to już będę zadowolony. Tutaj mamy Gotenksa SS3 kolejnego, tylko tech. Tutaj duplikaty też mi się przydadzą, chyba mam 2 albo 3, także duplikatem oczywiście nie pogardzę. Później mamy Ultimate Gohana. Gohan mnie akurat nie interesuje, mam go chyba razy 3 albo nawet razy 4. Kid Buu, też mam jakieś tam duplikaty, przyda się kolejny, może w końcu zacznę go używać. Kolejny Kid Buu fizyczny. Buhan, myślę, że też będzie w miarę ok, kolejny duplikacik. I tutaj już SR-ka, Ultimate Gohan, Tekto. SR nas nie interesują, także główny cel oczywiście nowy Super Vegito. Później SSU3 Gotenks i ewentualnie powiedzmy Kid Buu, bo to jest najwyższa karta rangą, powiedzmy Neo God Leader jako duplikat. Także tak to wygląda, główny cel, te dwie karty. Ok, to co, zaczynamy. Pierwsze multi za 50 DS-ków. Zobaczmy, co nam poleci, co z tego wyjdzie. Dawno nie samonowałem, także troszeczkę wam powiem, że czekałem na jakiś fajny samon. Zobaczymy. Niedługo też będzie Dragon Rising Carnival, gdzie będzie do zdobycia nowy LR Mighty Mask Agility, także troszeczkę DS-ów możecie sobie tam zostawić, bo na tamtym banerze są podwójne procenty, czyli na banerze Dragon Rising Carnival jest około plus minus 20% na kartę SSR. Ok, na razie słaby, tylko myślę, że to będzie może nawet Dead Multi, bo nic ciekawego nie było. Żadnej animacji ciekawej, ani Rainbow, ani nic. Doktor Gero, Piccolo, Android 18, Mercenary Tao, Goten GT. Tak, czyli tak jak myślałem, zżarło nam 50 DS-ów i nic na razie nie mamy. Także no już widzę, że pewnie słabo na tym banerze będzie. I pewnie kolejny baner, który jakoś tam sobie oleje. Ok, teraz było więcej statków, to jest większa szansa. Rainbow nie ma, oby zostały czarne włosy. Niestety, SSR-ka. Zobaczymy. Zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Chociaż żeby jakaś karta SSR poleciała. Żeby nie było wydania 100 DS-ów na nic, tak naprawdę. Ok, ten Gohan. O! Kid Buu Intelligence, spoko. Trzeci duplikat chyba, także może w końcu zacznę go używać. Ok, chociaż jakaś SSR-ka. Borgos. Tien. O! Gotenks, nie ten co chciałem, ale jest. Gotenks Tech, także ok, też duplikat tam trzeci, może czwarty nawet, może go na 100% zrobię. Nie wiem jak to tam było, bym musiał sprawdzić. Gotenks. Trunks Kid. Android i chyba koniec? Nie, jeszcze coś. I kolejny Android. Także tak to wygląda. Mamy tutaj dwie SSR karty, od razu je zalokuję. W razie czego. A zróbmy sobie jeszcze jednego singla. Why not? Zróbmy sobie singla. Może akurat jakieś super szczęście i tak dalej. Zobaczymy, może akurat poleci. Herkules po prawej. Nie ma Rainbow, jest SSR, no to chyba SR-ka po prostu standardowo. Tak jak mówię, nie przewalę tutaj wszystkich DS-ów, nie ma chyba sensu większego. Bo długo były zbierane, a mówię, jeszcze lepsze banery się szykują.
Także na razie to by było na tyle. Nie wiem, czy jeszcze będę samonować. Jeżeli tak, to na pewno się o tym dowiecie. Dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co Wam wypadło i ile DS-ów zużyliście. I po prostu na jaki baner kolejny ewentualnie czekacie, na jakie postacie, bo może nic tutaj nie wydajecie i czekacie na kolejne banery. Także zostawcie lajka, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. Zapraszam Was na grupę na Facebooku, grupa się nazywa Sayonelato. Po lewej stronie macie linki, bądź pod spodem, pod filmem, w opisie. I do następnego. Na razie. Cześć.